Dobra, najpierw podpowiadam na Wasze pytania, co po niektóre. Zaraz tak, jeżeli chodzi o knockout, nockoutu w ogóle nie czujesz, nic nie czujesz. Po prostu dostajesz cios i po jakimś czasie się budzisz. Jak się budzisz, jesteś dezorientowany. Nie bardzo, nie bardzo wiesz, co się działo, nie bardzo wiesz, co się wydarzyło. Myślisz, że knockdown dostałeś. Ja pamiętam, tylko tyle mam taki przebłysk, że zapytałem yy, Czemu to już? Zapyta... Powiedziałem, że przecież jeszcze nie skończył liczyć Zdziwiłem się, że walka została skończona Bo wiesz, jakby przez chwilkę śpisz i wydaje ci się po prostu, że Padłeś na dechy i możesz wstać, a jednak wstać nie możesz eee... To pierwsza sprawa O kurwa Pozdro przesyła 2 zł i 31 groszy Stary, ale formę to zrobiłeś kozak. Nie zmarnuj tego. Szkoda by było. Kurwa, wiesz co, nie, nie zrobiłem jakiejś mega, mega dojebanej formy, bo musiałem mieć wagę wyższą niż zakładałem, ale zrobiłem spoko formę. Plan jest ogólnie taki, że ja będę starał się trzymać dietę mniej więcej za trzy dni. Trzy dni o, takie kurwa. rozpusty sobie zrobię i wracam do normalnego przesyła trybu 4 życia. Złote i 88 groszy. O takiego rafcia nie walczyliśmy, ale na takiego zasłużyliśmy. Dzisiejsza polityka błaga o pomstę do nieba, smacznego ciasteczka jebać lewackie kurwy. Dziękuję bardzo, masz rację w chuj. Czemu wywiadu nie udzieliłem? Okej, okay, to tak. Tak, pytanie dzisiaj, dzisiaj pójdę? pójdę. Nie pan, pan nie, nie wiezie nie na, na burtel. Tim Koń zwalony przesyła 50 złotych. Dzięki, że ręce niepołamane, można walić konia jak Natalia, <laughs> śpi tylko chusteczki, sprzątaj, żeby nie znalazła znów. Sprzątam, sprzątam, nauczyłem się już. Nie chcę takich yy, kłótni pójdzie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wywiad w OKTAGONIE i o to, dlaczego go nie było, yy. To tak, w momencie, że dostajesz ten nokaut, jesteś niespełna rozumu. Nie bardzo wiesz, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie złożyć ja logicznych zdań. Takie są prawdy, takie są fakty, bo nie wiesz tak naprawdę, co jest jak pięć, Jak się z nie? tym czujesz, że zostałeś wykreślony z internetu przez pana Pasuta? Wyjaśnij cię na hita i teraz wcale live będziesz plaka Hello, to, że cię pan Pasut zbił. Mi ciebie nie szkoda, xdd, dostale na dziurkę i do spania jak Polak z Ferrari. Wiesz, z jednej strony dostałem na dziurę, z drugiej strony dostałem nowe mieszkanie, więc to też, to też można na dwie rzeczy rozpatrywać. I powiem ci szczerze, uczciwie i to naprawdę. Yy, tu o, ty... może hejteru zaboli, ale Kaysen będę bił się dalej, bo są to na tyle duże pieniądze, 25, że proszę. mogę nawet dostawać w pierdol, nie ma problemu. Będę starał się Czyli go nie dostawać, ale mogę dostawać. Przyklęk, jak grzeczna suczka, później ty też przyklęknąłeś jak grzeczna suczka, ale może następnym razem będzie lepiej. No właśnie ja nie przyklęknąłem, tylko ja się położyłem. Dziękuję bardzo. Mieszkanie? No może, nie, może nie duże mieszkanie, ale takie małe tak. Dora, nie, nie jest to ważne. No i teraz tak. Kurwa, nie da się odpowiedzi, bo są donate, a to dobrze. 53 groszy. No że chwilę zatrzymam, Ok, co się dziwicie, nie było do neidów, to nie było zwycięstwa. Krótka piłka. Dziękuję bardzo. Yy, dobra. To jest tak. Dlaczego nie było wywiadu w Oktagonie? To nie jest tak, że ja wywiadu udzielić nie chciałem, czy nie wiem, czy, czy yy, wolałem uciec od ludzi. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Yy... To wygląda następująco: jak dostajesz knockout, to jest coś kompletnie niespełna rozumu, nie wiesz, co się wydarzyło, ciężko jest ci się wysłowić, niczego nie pamiętasz. Dla przykładu. Ja po walce zadawałem pytanie narożnikowi z kim się biłem, dostawałem pytanie kiedy przegrałem i, i zadawałem to pytanie parę razy, bo tak się zachowuje człowiek po nokaucie, po prostu nie pamięta niczego, mózg jest na tyle wstrząśnięty, że jesteś niespełna rozumu. Więc nie da się poprowadzić wywiadu w klatce w rozsądny sposób, po pierwsze. Po drugie musisz od razu iść do medyków, bo medycy po nokaucie zawsze Cię badają. Więc to nie jest tak, że ja nie udzieliłem wywiadu w klatce, bo nie chciałem, tylko ja zostałem od razu z tej klatki zabrany. Nie wiem czy przez mój narożnik zostałem zabrany. Czy zostałem zabrany przez medyków, ale zostałem od razu zabrany. Dopiero jak siedziałem, dopiero jak siedziałem w szatni po zejściu z walki, no to wtedy już miałem takie, taki powrót pamięci. Już pamiętałem tak naprawdę prawie cały przebieg walki Pirazy razy drzwi. Pamiętałem, pamiętałem, że był cios ten, który leciał, pamiętałem, że go widziałem. Yy, już, już, wie, już wiedziałem, co jest pięć, że tak powiem, nie? I jak już stwierdziłem, że czuję się dobrze, wiadomo, że delikatnie mnie potylica bolała, bo mnie generalnie nie bolała głowa tutaj stricte, jeżeli chodzi, na przykład, o miejsce, w które zostałem uderzony, bo zostałem uderzony gdzieś tutaj, nawet nie wiem, czy zostałem tu uderzony, czy tutaj, bo ja tutaj nic nie czuję. Ale bolała mnie potylica. Bolały, bolały, bo, bolała, bo, bolało mnie tu głowy. Najprawdopodobniej od tego, że wiesz, jak upadasz z pełnym impe impetem kurwa, głową o oktagon, no to ten oktagon, mimo że no, twardy nie jest, no to jednak to jest bardzo wrażliwe miejsce, nie ta potylica. Więc potylica mnie generalnie bolała. Ja nie musiałem iść na wywiady po walce. Bo zawsze akurat jesteś briefowany w ten sposób przez Fame, że jeżeli jesteś w stanie, to proszę, żebyś poszedł na wywiady, ale rozumieją, że stan zdrowia może na to nie pozwalać. Naciskaliby na to, żeby iść, ale yy, iść nie musisz, nie? Ja, ja stwierdziłem, że pójdę, bo źle bym się czuł z tym, że po przegranej walce nie mam, yy, nie mam jaj, żeby po prostu pogadać z mediami, więc jak już doszedłem do siebie, to poszedłem. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to mówię serio: czuję się zajebiście. Nic mnie nie boli, poza, poza sercem, że tak powiem, bo jest mi szkoda, że ta walka się skończyła w taki, a nie inny sposób. Byłem serio zdeterminowany, mi zależało, ale no tak jest życie: no, życie pisze różne scenariusze. Niestety tutaj napisało chujowy scenariusz. Ja Pasuta nie lubię. Pasut mnie też nie lubi. Jest to szczera, wzajemna niechęć do siebie do, do siebie. Dla mnie, dla mnie pasut jest definicją yy, zepsucia człowieka i serio tak uważam nadal, jakby walka niczego nie zmienia. Rewanż z pasutem mógłbym wziąć. Ja finalnie na wywiadzie, jak przechodziłem, za samą walkę rękę mu podałem, bo mu powiedziałem zresztą przed walką, że słuchaj, ja ci ręki nie podam jako drugiemu człowiekowi, bo ja, ja do ciebie nie mam szacunku i tego szacunku mieć do ciebie nie będę. Ale za sam pojedynek szacunek mogę mieć i za pojedynek mogę podziękować. Więc za pojedynek po prostu podziękowałem, bo uważam, że tak przystoi. I tyle. Przestał i podziękować komuś za to, że wyszedł z tobą do OKTAGONu, niezależnie od tego, jaki był, jaki był tego wynik. Pod koniec dnia idziecie, yy, idziecie, bijecie się, yy, chcecie sobie zrobić krzywdę wzajemnie. Trzeba mieć wbrew pozorom trochę jaj, żeby iść i się napierdalać na małe rękawice, gdzie idziesz po to, żeby komuś krzywdę zrobić, tak naprawdę. Więc. Yy, Sp sportowo, za, za, za samo przygotowanie się, za samą walkę, uważam, że fajnie jest podziękować i tyle. No. Ban na Twitchu za cwela dostałem niestety. Niestety. Jest tak jest. Dobra, włączę donate, żeby nie była. O kurwa! HMMM przesyła 2 zł i 31 groszy. Poza twoją walką ta gala była najgorszą ever. Gola ocenił 9,510 chyba na innej gali w tym czasie był. Myślę, że wodasz nigdy by swapogalił, a sobie nie ocenił stary.